Zajrzyj do wody. Ciekawe. Nagrania obserwacyjne Franza Krausa. Przypomnienia o spotkaniu w Berlinie Wschodnim. Wyciek z gazety. Wycinek z gazety. Wyciek z gazety to byłoby coś. Schemat apartamentu Franza Krausa. Pistolet usypiający. O, potraktujemy go tak lekko i delikatnie. No dobrze. Dobrze, skoro tak. To tak. Wołkow to szef ruskiej mafii, która pojawiła się w Berlinie Wschodnim po wzniesieniu muru. Ten gość ma powiązania z kartelami z całej Europy i obu Ameryk. Wyłączenie go zaboli zarówno Perseusa, jak i globalny syndykat. To gruba ryba. A ta jest nieco mniejsza. Franz Kraus. Według MI6 to jeden z kurierów Wołkowa. Jutro wieczorem mam mu przekazać kolejne informacje. Zinfiltrujemy Berlin Wschodni metrem. Użyjemy przejścia na opuszczonej stacji po drugiej stronie muru. Zobaczymy, kiedy Kraus wejdzie do miasta. A gdy pojawi się Wołkow, łapiemy lub zabijamy. Spokojne zadanie w mieście? Wątpię. Ale w mieście to zawsze troszkę lepiej niż w jakiejś dziczy, gdzie biega pełno Rosjan z karabinami. 81 rok. Przedostaliśmy się pod murem do Berlina. Ciągle. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Za każdym razem, jak widzę pociąg, to mi się przypomina Half-Life i Soma. Możemy ruszać. Nicht weiter auf deine Mutter. Sie hat nur noch den Atemkrieg im Kopf. Das ist verrückt. Ist es das? Heinrich, du siehst wirklich fertig aus. Kiedy tylko pociąg zwolni, wyskakujemy. Parki Lazar. Następna stacja. Belle i ja poszukamy Krausa. Dobra. Pociąg zwalnia. Do roboty. Dobra, skaczemy! Cholera. Uwaga! Strażnicy wciąż patrolują opuszczone stacje. To jest ciekawe. Pociąg pozwoli nam go ominąć. W swoim miejscu mi się pospieszył Adler. Ruch na peronie. Zdejmijmy ich po cichu. Uwaga. Tylko powoli. Ruch. Das ist die nächste Patrouille angesetzt. In 15 Minuten. Gut. Ich muss mich setzen. Adler, powiedziałbym, że mógłbyś się bardziej przydać, ale... Cholera. Te mundury nie bardzo odeszły od tego, co było za czasów II wojny światowej. Znaczy, z daleka wyglądają jak gestapowcy, no, co wam powiem. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter an den Boden! Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich! Teraz! Was zum... Nieźle. Posprzątajmy. Kraus pewnie właśnie przechodzi przez punkt. Chodźmy na dach. Par, Lazar, już docieramy. Przyjęłam.
Chodź, tędy. Idę, idę. Uwaga na reflektor. Cholera. Straszna paranoja w tych wschodnich Niemczech. Czy to jest na tyle blisko muru berlińskiego? Chyba blisko. No to dlatego tak pilnują. Przyznam, że umieją urządzić blokadę. No, to było popieprzone miejsce. To jest taki kawał historii, którego w Polsce się właściwie nie uczy na lekcjach, ale tu mnóstwo ludzi zginęło przy tym murze. Próbujących przedostać się do Niemiec Zachodnich. Patrz na punkt kontrolny. Kraus powinien tu zaraz być. Poszukaj Krausa aparatem. Więcej strażników niż zwykle. Jak zatrzymają Krausa, przegapi spotkanie z Wołkowem. Przy punkcie. Facet z walizką. To on? Nie wiem, stary. Tak, to jego szukamy. To Kraus. Puścili go? Popieprzony świat. To mógłby być niezły... To mogłaby być niezła historia, gdyby ktoś chciał ją opowiedzieć kiedyś w grze, na przykład. Może właśnie jest opowiadana. Jeden taki film, chyba Most z Tomem Hanksem mi się przypomina, w którym... To chyba to był Most? Chyba Most. Nie jestem pewny do końca już teraz. Nic tu nie widzę, Adler. Za mną. Tak, Kraus minął mur. Co u was? Lazar i ja czekamy na was w punkcie eksfiltracyjnym. Przyjąłem. Z tego co wiemy, Kraus i Wołkow spotkają się w barze przy tej ulicy. Spotkaj się z wtyką Hudsona. Ma niebieski parasol. Będę obserwować ulicę. Jasne, no to blisko muru to patrolują jak cholera, ale... Wołkowa? Nie, znaczy, nie Wołkowa, tylko... Wir schon das jetzt geschafft haben. Kraus jest przy stoliku po mojej prawej. Tak, widzę go. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weisse, bitte. Słyszę wyraźnie. Czekamy na Wołkowa. Hudson nie mówił zbyt wiele, więc szukacie Wołkowa? Co wiesz o tym kurierze? Kraus pracował w Stasi, więc nie daj się zwieść jego wyglądowi. To morderca. Jak długo Wołkow zostanie w Berlinie? Kto wie? Gość jest niczym duch. Pewnie nie dłużej niż dzień. Na ulicach jest... Na ulicach jest jakby więcej policji. Mój informator wpadł podczas przypadkowej kontroli niedaleko stąd. Stasi wie, że może być nas więcej. Mam do ciebie wielką prośbę. On nie wytrzyma długo na torturach. Trzeba go ocalić. Lub uciszyć. Trzymają go tutaj. Dankeschön. Uwaga, Bell. To chyba Wołkow. August Wołkow. Hat es Ihnen gefunkt? Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Gute Zeit wird neu bestimmt. Wir
No cholera. Bel, kłopoty. Dwóch Stasi weszło do baru. Uciekajcie! Już! Szajse! Idź przez łazienkę. Ja ich zatrzymam. Kurde, dziewczyno. Hej! Może powinienem z nią zostać, ale... Spotkanie przy mieszkaniu Krausa. To jedyna droga do Bąkowa. Pozostań w ukryciu, by uniknąć wykrycia. Wrogowie zostaną zaalarmowani, gdy ikona mruga na czerwono, a wskaźnik jest pełny. Będę potrzebował więcej czasu. Spotkaj się z Lazarem i park beze mnie. Dam znać, jak będę mógł. Mam freund, wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. No, panie. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aussehen. Ostrożnie, Bell. Wszędzie roi się od Stasi. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Chyba nie lubię, nie przypadają za Stasi tutaj, co? Spotkajmy się w budynku naprzeciwko twojej pozycji. Nie rzucaj się w oczy, kłopotów nam już wystarczy. Przytargałem go w dosyć bezpieczne miejsce chyba. Chciałbym pomóc temu chłopakowi. Park, co się dzieje? Jestem w sklepie naprzeciwko mieszkania Krausa. Właśnie wrócił. A ty? Stasi przetrząsa okolice. Muszę się ukryć. Odezwę się, jak będzie czysto. Bell, dołącz do Parki Lazara. Bez odbioru. Szukamy dalej. Puśćcie mnie. Proszę. Mówiłem. To jakaś pomyłka. Ty, widziałem zdjęcie. Szukają cię. Obserwowałem pobliski posterunek KGB. Nie wiem, jak mnie znaleźli. Przestrzegałem reguł. Uwolnijmy go. Ale czy to... No, uwolnijmy go. Dzięki za ocalenie mi życia. Będę czekał na wieści. Przez chwilę zacząłem myśleć, jak ziomek z CIA, nie? Zabić typa, no trudno, nie? Mamy dowody? Może się przyda? Mamy amunicję. Mam nadzieję, że się nie przyda. Przeżyję. Kolego, ja już dobrze wiem, kiedy mam iść, a kiedy mam nie iść. Niebezpiecznie, ryzykownie. Mam nadzieję, że żadnych zwłok nie znajdą. Was zur Hölle? Scheiße! Der hat seinen erwischt! Waffenfeuer! Muszę się tutaj dostać. Tutaj. Dobra robota. Chyba nikt cię nie widział. Za mną. Ci, którzy mnie widzieli, już nie żyją. Oto taka historia. Nie hałasuj. Nie chcemy, żeby ktoś na nas doniósł. O
81 rok i taka zadyma przy murze berlińskim. Szok. Park jest w sklepie z elektroniką naprzeciwko mieszkania Krausa. Myślałem, że w 81 już było w miarę spokojnie, ale... Przepraszam. Że tak wchodzę w słowo. Czasami. Park jest przed nami. Jesteśmy. Kilka minut temu pod domem Krausa zatrzymał się samochód, ale nie mogłam... Chwileczkę. Rozmawiaj przez telefon. Kennedy, proszę była. Nie ma też jadącym kontrol punkt default. Bell, obserwuj Krausa. Der Aktenkoffer ist hier. Ich hatte in die ganze Zeit bei mir. Wo und was? Ja, ich kenne den Ort. Ich bin vorsichtig. Co myślisz, Lazar? Zdaje się, że Wołkow chce teczkę Krausa. Włóżmy do niej nadajnik. Tak trafimy prosto do Wołkowa. Ktoś musi się wkraść do mieszkania Krausa. Najtrudniej będzie ominąć jego i jego żonę. Bell to zrobi. Ja w tym czasie wyjdę sprawdzić, czy nie mamy żadnych nieproszonych gości. Park, możesz nas stąd obserwować. Potem powiesz, który profil mam lepszy. Pięknie. No dobra. Ciekawe, czy zwróci na mnie uwagę, ziomek. Oni zatrzymują każdego. Uważaj. Warum begleitet sie denn niemand? Zatrzymają tego, kogo nie widzą. Jeśli zobaczycie Kraus lub jego żonę, jesteśmy spaleni. Jeśli musisz, możesz uśpić żonę, ale Kraus musi dotrzeć na spotkanie. Zaraz zadzwonię do mieszkania Krausa. Szykuj się do akcji. Uśpić żonę. Dobra robota. Teraz znajdź teczkę. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, Sie haben sich... Hören Sie mal, ich weiß, dass Ihre Freundin nicht hier ist. Entweder hat sie Ihnen eine falsche Nummer gegeben oder Sie haben sich verschrieben. Natürlich, gar kein Problem. Będzie spała przez parę godzin. Posprzątaj tam. Mogło to się gorzej skończyć? Tak jest. Normalna drzemka, normalna sprawa. Mąż nie powinien zwrócić uwagę? Zakładam, że dzieci nie mają. Śpij smacznie. Teczka. Edda, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Szlak mają dzieci. Szlak mają dzieciaka. Ciemno jak cholera, gówno widzę. Może dzieciak uzna, że mama śpi. Kraus wychodzi z biura. Kryj się. Odbier die Zähne. Ich komm gleich rauf. Kraus nie może cię zobaczyć. Szedł po schodach.
Jakieś duchy. Mamy to. Jeden z trzech. Na miłość boską. Co mu przyszło do głowy, żeby to... się rusza, ale nic się nie dzieje. Come on. Zacięło się. Czy co? Tam są odciski. Fajka była palona. Opierał się o stół, nic nadzwyczajnego. Trzymał kobietę w szafie? Pozwoliłeś mu się włamać do swojego mieszkania? Nie mam pojęcia, skąd wziął materiały. Ale dzięki mnie tu jest. To nieco poprawia twoją sytuację. Perseus będzie zadowolony. Powiesz Perseusowi, że to ja go złapałem? Mamy też Gretę Keller. Jej kolega ją wydał. Ty pieprzony tchórzu! Przykro mi, Greto. KGB płaci więcej. O, wreszcie. Trzeba go było zastrzelić, cholera. Perseus wyznaczył za ciebie nagrodę. Nie obchodzą mnie twoje pytania. Zepcie mnie sprawi, że moi przyjaciele kazano mi cię zlikwidować. Może bym cię jakoś wykorzystał, ale nie tykam wadliwych towarów. O, przyjacielu. Daj się tylko do piachu. Blять, co tako? Zabić! Trochę szkoda, że nasz bohater nie ma głosu. Mógłby mieć przecież. Trochę wstyd. Siadałem złapać. Pomogę jej i wezmę teczkę. Łap Wołkowa!
Wszędzie granaty latają. Wokow tam pobiegł! Bell, zdejmij go! No, to jest... Nareszcie. Bell, w imieniu MI6. Dziękuję. Wołkow jest nasz. Powinien zginąć. Wynośmy się z Berlina Wschodniego. To załatwia sprawę? Informacje od Wołkowa potwierdziły nasze obawy. Perseus przerzucił bronią drogą przez Berlin Wschodni. To jeszcze nie jest pewne. Ma bombę. Wiem, że ma. Oprócz informacji dotyczących broni, znaleźliśmy u Wołkowa zaszyfrowane współrzędne niezaludnionego regionu na Ukrainie. Zwiad powietrzny ujawnił to. Chcę wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym budynku. Będzie nam potrzebne wsparcie. Woods i Mason przylecą z Kijowa. Bell, ruszycie z Woodsem stąd. Ja i Mason zapewnimy ewakuację. Park będzie na łączach. Nie wiemy, jak dobrze są uzbrojeni i przygotowani, więc ostrożnie ze wszczynaniem walki. Pora zerknąć za żelazną kurtynę.